Hej, cześć, siemanko, z tej strony Gzymsik. Witam was w pierwszym odcinku w serii z głosem. Witam was tak po raz pierwszy w nowym roku. Kończy się już styczeń. Gzymsik wita w nowym roku. Wow, super. Tak, witam was w pierwszym odcinku z serii gadanej takiej. Serii, która nazwy na tą chwilę jeszcze nie ma, ale będzie na pewno. Nazwa, seria... No, praktycznie kontynuacja jednej z najstarszych serii, jaką pamiętam u siebie na YouTubie w swojej karierze. Seria z dupy. Jesteśmy na mapie Polskie Pola V2. Maszyny wydane, jakby ktoś się pytał. I jedziemy sobie w pole od razu. I zacznę opowiadać o wszystkim. Mamy do wykoszenia pole 12. No, na 12 tam jedziemy, w okolicy 12. I cóż, i sobie... I tak, w pierwszym, co ja bym chciał wam powiedzieć, seria z dupy. Część widzów, tych starszych, na pewno, co jeszcze kojarzy kanał Stop Team, będzie wiedziała, o co chodzi z serią z dupy. Zawiesiłem się, super. Dobra, teraz powinno się udać, dobra. I jedziemy pięknie na pole. Powinna kojarzyć serię z dupy. I pamiętacie zasady, czy nie? W każdym bądź razie przypomnę wam zasady z tej serii, że gramy sobie na różnych mapach, po parę odcinków wykonujemy różne prace, różne rzeczy, niekoniecznie wszystko związane z sobą i po kolei jakoś mocno. Tak więc, no... Jestem ciekaw, co to z tego wyjdzie. I jak to wszystko wyjdzie ciekawie. Już dojeżdżamy na nasze pole pierwsze. Zobaczymy, czy jeszcze coś tutaj więcej wykosić, czy nie. I tak, to jest pole numer 12, prawda? Tak, dokładnie. To światła możemy wyłączyć, kukuta możemy wyłączyć. Teraz jeszcze tylko hops się tutaj jakoś ustawimy, rozstawimy. Pięknie, dobra. Najpierw X-ik, rozkładamy kabarynę. Header troszeczkę do góry można by dać. Wysunąć go troszkę. Włączamy. Ja sobie wstanę jak w 13 trzeba stać, żeby wszystko dobrze widzieć. Trójak. I jedziemy. Białą brzmień. Kosimy sobie, kosi łapki. Kosimy jęczmień, mini mapkę schowam, żeby nie przeszkadzała. 8 trochę za dużo, kurczę. Bądźmy realnie, grajmy z 6. Grajmy z 6. I tak szybko idzie. I tak szybko idzie jak na farminga. Znaczy ja w sumie na farminga na bizona tego to jest taka w miarę spora prędkość już koszenia, nim się szybko nie kosi. No. No i tak, i pięknie sobie gadamy, gramy. Pytacie się na pewno, co tam u mnie, jak tam mapa, tam, bo filmik z piątku zakładam, że wszyscy pięknie obejrzeli i łapki w górę zostawili. I tak, mapa się tworzy, co do dróg, to niestety Giants Editor, jak ktoś nie wie, to jest tak... W Giants Editorze nie da się precyzyjnie wszystkich odległości, w sensie szerokości danych rzeczy malowanych zrobić, czyli tych wszystkich tekstur malowanych podłoża, nie da się zrobić w sposób taki jasny i określony, że o każdej szerokości to też tam ma... To jest trochę jak w Minecrafcie, tylko może to jest bardziej zaokrąglone, ale też jest na zasadzie bloczków takich i ewentualnie jak jest bloczek wyżej, bloczek niżej, to jeszcze można bloczek po skosie dać, że tak powiem. Nie można precyzyjnych i płynnych kształtów robić, pewnie już to zauważyliście ogólnie, nawet orając, kultywatorując, że albo wam coś załapuje, albo wam nie załapuje i tak to właśnie wygląda. Że albo załapuje, albo nie załapuje. I tak samo jest w Giant Editorze, więc niestety na wpływ ścieżek nie mogę mieć wpływu żadnego. I no cóż, no, o fajnie, że sypie fajnie. Nie mogę mieć żadnego wpływu, jak to w ogóle szlaczek, nie, jest dobrze. Nie mogę mieć żadnego wpływu na to, co się dzieje ze ścieżkami, o tyle o ile, chyba że przyjmiemy inny system robienia ścieżek, ale ten malowany z trawą pośrodku najładniejszy jest. Chyba żeby zrobić to bez trawy pośrodku i je pozwężać, tak więc to też jest jakaś opcja.
nazwa mapy za niedługo się pojawi. Chciałbym wam w sumie także podziękować za te wszystkie subskrypcje, bo już jest 12300 subskrypcji, jak dobrze pamiętam, jak ktoś takiego jak dzisiaj sprawdzałem. Tak więc bardzo wam za to dziękuję. Dziękuję wam za wszystkie łapki, za wszystkie komentarze. I tak, odnośnie modów, jeśli praktycznie, powiem wam tak, z modami, z linkami, to nie chcę się w to bawić. W modpaki tym bardziej nie chcę się bawić, bo to jest tylko czas i nerwy i potem są problemy, bo część modów ma, jest na płatnych linkach, ma licencje, no i nie można zmieniać tych linków, szanujmy cudzą pracę. Więc no, modpaków nie będzie, save'ów raczej też nie, bo to pilnować trzeba by było linków do save'ów i to no tak wiecie, a poza tym część modów jest niewydana albo poedytowana, co już no sami na pewno zauważyliście, że czasem jest coś niewydany albo nie jest i takie pytania dasz linka, powiem wam, jest tyle różnych form i można praktycznie wszystko znaleźć w internecie, tylko trzeba tak się trochę bardziej wgłębić w temat i no i po prostu znajdziecie tam wszystko. Ja już sobie różę zacznę rozkładać, bo tu już pełno się zaczyna robić. Praktycznie wszystko jest, no trzeba poszukać tylko i proszę was, nie piszcie takich komentarzy, daj linka. Dobra, już widzę, że pełno. Jak tu jest zmieścić się, ej, miał się rozłożyć. To ten klawisz, dobra. Niech się rozłoży pięknie. Ładny bizon wyszedł w sumie. Ja się teleportirem do Zeturka. Tak więc temat modów mam nadzieję, że już jakoś żeśmy przegadali odnośnie tego, czy są wydane, czy nie są wydane. I ojejku, no mapa będzie, tam pisaliście, że ojejku, same górki, nie będzie miejsc na gospodarstwa. Będą miejsca na gospodarstwa, do budowy gospodarstw, takie są założenia, że właśnie mapa w standardach 19-kowych, czyli robimy tak, że da się normalnie budować gospodarstwa, te takie w grze, nie w Giants Editorze. Ale o jakieś terminy, kiedy, co, jak, to też proszę nie piszcie, bo tak w sumie nie wiem. Ciężkie jest to do określenia, kiedy dokładnie, ponieważ no nie jest to wszystko takie proste, jakby się wydawało. Nie jest to takie proste i no cóż, no czasem coś wychodzi szybciej, czasem coś wychodzi wolniej, no i tak. W ogóle pewnie już słyszeliście, że nie będzie nowego farminga, zmieniając temat, że nie będzie nowego farminga 21, tak jak miał być tradycyjnie na koniec roku, bo tam nowe konsole. Ale powiem wam tak, powiem to, co większość osób mówi, że dobrze, że nie będzie, ponieważ teraz tak naprawdę zaczyna się pojawiać coraz więcej takich dopracowanych modów do farminga. Mówię tutaj na przykład o tankach, o tym bizonie, o zetorze, o zetorach. Ogólnie pozdrawiam wszystkich modmakerów, którzy naprawdę ogarniają temat i teraz można powiedzieć, że da się grać na naprawdę kozackich modach. Coś, co 13, no kurczę, no jest taki przeskok, że masakra, no. Teraz coś powie, 13 fajniejsza. No, 13 już była, ale takiej grafiki, jaką mamy tutaj, no, powiem wam, co tylko co może przebić, to co może przebić, to tylko chyba już gleba 3D, która fajnie gdyby była w nowym farmingu, może jak jest więcej czasu, to będą, to panowie żdający nas zaskoczą i zrobią coś takiego, jak gleba 3D. Jak gleba 3D i będzie nareszcie fajna rozgrywka, bo tak w sumie też się przymierzałem tematu tych modów urealniających grę. Mam tutaj na myśli, poza tymi na blokady dyferencjałów, to jest mod do znalezienia, chyba nawet na modhubie jest, jak dobrze pamiętam, ale chodzi mi tam na przykład o realną wagę i tam jest na zapadanie się. Niestety jedno z drugim nie współgra zbyt dobrze. Pociągnik na polu się masakrycznie zapada, jak jeszcze na łące, spoko, ale na łące jakoś na tych twardych, takich normalnych, malowanych, to jest jeszcze spoko, ale wam powiem, że na
na polu, to jest masakra po prostu. No 60 nie idzie niczego grywać, bo zaraz 60 już powieszona na korpusie jest. Powieszona na korpusie i no, nic się nie da zrobić. Nic się nie da zrobić w tych kwestiach. Po prostu, no wiecie, jedna przyczepa autosanka taka jak ta bez nadstawek, 60 pod górkę już puknie i nie ma siły, by ogóle tego jakoś wyszarpać, poszarpnąć. Pytanie, czy ja mam tu jeszcze pola gdzieś, tutaj coś. Z 11 i tam jest 10. I na nich chyba już nie ma zbór dojrzałych, co nie? Teraz jeszcze zresztą sprawdzimy. Widzicie, seria z dupy, jak wszystko zwykle z dupy. Na pieniądze wiadomo nie patrzcie, bo to coś się kupuje, coś się sprzedaje. Jo, i jakie by tu ciekawe akcje wam jeszcze zrobić? Takie, bo multi... Nie, multi... Może nie róbmy multi, bo będzie sprawa, że głosy inne będą, a pewne osoby nie chcą zdradzać swoich głosów. I wiecie, taka prywatność. No, nic na to nie poradzę. Nic na to nie poradzę, a w sumie się z tymi przyczepami wykupiłem. Dwie przyczepy wziąłem, a tu taki kawałek, że to na jedną wyszło jakoś wszystko. No, wejdzie wszystko na jedną pewnie. Ale spoko, to najwyżej na jakieś inne jeszcze pole podskoczymy. Coś jeszcze wymucić. Coś jeszcze wymucić i tak o. Jeszcze za mało odcinka jest, mi się wydaje. Jeszcze chciałbym trochę tutaj pokosić, pogadać. No i tak, co ja wam mogę jeszcze ciekawego powiedzieć? Co by tu wam jeszcze, jaki ciekawy temat poruszyć? Jo, na przykład mogę wam powiedzieć, że jest, pewnie część osób o tym wie, ale w sumie zaskoczę, tak coś ciekawszego, innego. Na mod chyba jest w tej chwili straszna kolejka z modami i z tego co widziałem różne fajne mody są tam, na przykład rozrzutnik polski jednoosiowy 3,5-tonowy, no i tam różne inne ciekawe mody, jakiś pułka Gromasza też coś tam, nie Agromasza, jakiś inny polski, nie pamiętam, nie, sorry, Agromasza, taki ten typowy sztywny, trochę podobny do Unii Grudziądz, tylko rama trochę nowsza, ale na takiej samej zasadzie, że tak powiem, z takimi samymi korpusami, taka sama rama, no znaczy no taka sama, no wiadomo, zbliżona, nie taka sama. Ale to na przykład i prasę kostkującą też widziałem. Taką fajną, dobra, tutaj już daj mi trochę wpalnik szybciej. Jakby się tu, tutaj dobra, to ze torem nawrócimy. Ja się tu ustawię, rurę zaraz się rozłoży. I tyle, i ciach, ciach. Będzie pięknie. O. Bo w sumie albo jeszcze spauzuję i sprawdzę, co my, ile mamy nagrania. Mam plany na 20 minut, bo żeby tutaj dłużej nie zanudzać i w ogóle. Tak więc zrobimy najwyżej z pauzą chwilową, której pewnie nawet nie odczujecie. Ale tak, tutaj sypiemy. O, to jakąś może miniaturkę by walnąć. O, ciach, ciach. Piękne miniaturki są. Jak tam nasypane, zaraz będzie pełno. O, to sobie sprawdzimy. Tak, super, zapisało się. Sprawdzimy sobie pola. Czy my coś tu jeszcze mamy gotowych do zbioru? Takie ciekawości, to tu jest jeszcze 21 na przykład. Albo 31, co jest ten 31? Co jest na 31? Kupujemy. Tak,
Idziemy na 31 teraz. Za chwilę. Tylko pewnie. A, to jest. Pytanie teraz się trzeba będzie wysypać. A widzicie, jednak nie weszło. Wszystko pięknie. Co jest teraz na naszym polu 31? Na 31 jest pszenica. To pojedziemy w pszenicę. Tylko jeszcze chwilunia. Upewnię się, że wszystko jest dobrze z nagrywaniem. Tak więc wracam po przerwie. Idziemy z bizonem jeszcze dalej na jedno pole. Nie ten klawisz. Jedziemy sobie pięknie. O. Najlepsza perspektywa. A w ogóle nie ma cienia farmera. Super. Super, jak to po polsku fajnie. Dajecie radę. Tu uczając, ej, trochę pojechałem po słoneczniku, ale dobra. Chociaż w sumie, dobra, bizona zawieziemy, ale pojedziemy wysypać się i chyba już będzie wszystko na ten odcinek, tak. Dochodzę do wniosku, że tak będzie lepiej po prostu. A jeśli nie możesz zdecydować, człowiek, no, nie mogę. To na razie bizonka sobie ustawimy, powiedzmy, tutaj, ja może jeszcze jeden odcinek zrobimy z koszenia. No nic, zobaczy się, teraz bierzemy naszego Zetura, trzeba za drogą będziemy jechali, światełka włączamy i wyjeżdżamy z pola. Zetorek daje radę. Kieruneczek pięknie załączony i wyjeżdżamy, nic nie jedzie. O, dobra, łamie się, nic się nie obaliło. Jedziemy pięknie na gospodarkę się wysypać i myślę, że zakończymy już teraz odcinek nasz. No. I w sumie dziękuję Wam, mam nadzieję, że się podobało. Piszcie, jak chcielibyście więcej takich odcinków. I myślę, że jeszcze odwiedzimy mapy różne, na przykład Bolusiowo V7.2, ale to z czasem. To z czasem odwiedzimy. Tak więc żegnamy się czule. Pięknie tutaj z Zetorem. O. Żegnamy się. Cześć, na razie. Pamiętajcie o łapkach, subach. Pozdrawiam wszystkich widzów. Na razie, cześć, czołem.